Siemano. Ja tak jak Kuba powiedział, mam na imię Rafał, ale wszyscy moi znajomi mówią do mnie długi. Niektórzy dlatego, że po prostu jestem długi, ale większość dlatego, że nie oddaję pieniędzy. Jak wiecie, czasami mam wrażenie, że jestem niemalże uzależniony od pieniędzy, bo nie mam 2 dni po wypłacie, spoko, zabawa, potem reszta miesiąca na głodzie. Gdzie jakby zawsze mam mało pieniędzy i dlatego podziwiam ludzi, którzy są w stanie w bardzo szybkim czasie zarobić bardzo dużo hajsu. I nie wiem, czy kojarzycie tą akcję z modelkami, tą aferę z modelkami, o której jakiś czas temu było głośno. Widzę, że nie jesteście w temacie, więc już szybko tłumaczę, o co chodzi. Pewien człowiek podał się za szejka z Dubaju, pisząc maila do agencji modelek z taką propozycją, czy ewentualnie dziewczyny w charakterze pań do towarzystwa mogłyby tam z nim na ten jacht się przejechać. Tylko był taki mały kruczek, bo zapowiedział sobie, że gdyby ewentualnie chłopaki mieli ochotę, to będą mogli zrobić dziewczynom dwójkę na klatę, w sensie klota na zezę. Zaproponował mi za to 25 tysięcy dolarów i powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz o tym usłyszałem, pomyślałem sobie, kurwa, co za skandal, jakby jak można zapłacić komuś aż 25 tysięcy dolarów tylko za to, żeby móc się na niego złamać. Jakby ja jestem w stanie to zrobić za połowę ceny, nie ma problemu. Jakbyście chcieli za 1/3, 1/4, nie ma problemu, możecie to zrobić. Tylko taki mam problem, że nikt nie chce tego zrobić jakby na mnie. Mimo tego, że jestem z tematem obcykany na co dzień, bo chodząc do swojej pracy, mój szef mentalnie robi mi na twarz co godzinę, płacąc mi za godzinę odpowiedzialnej pracy 12,50. To jest gorzej z siebie zmyć niż coś prawdziwego. Jakby ja wracam do domu, po prostu staję pod prysznicem, mówię, Boże, 8 godzin, 12,50, jutro muszę tam wrócić. Człowieku. Gdybym teraz zmywał z siebie dwójkę za 25 tysięcy dolarów, wyglądałby w ten sposób. Tak jest.